O dylatacji czasu powiedziano już sporo. Jest mnóstwo nagrań, które pokazują, że coś takiego faktycznie istnieje. Ba, GPS działa chociażby dlatego, że faktycznie uwzględnia dylatację czasu. Ale czym właściwie jest dylatacja czasu i w jaki sposób to wszystko działa? Dlaczego inaczej czas mierzymy my jako obserwator tu na Ziemi, a inaczej ktoś, kto będzie poruszał się z zegarem na pokładzie z dużą prędkością i przyspieszał? O tym w dzisiejszym odcinku naszej serii. W swoim internetowym kursie masz odcinek o dylatacji czasu i tam zaczynasz go taką fajną opowieścią o Galileuszu, to taka legenda chyba zdaje się, który płynął podczas rejsu, miał papugę w swojej kajucie i zauważył, że ona sobie bez problemu lata po tej kajucie, mimo że statek miał przechyły, nie wiem, płynął sobie z jakąś prędkością, zauważył, że ten ruch statku nie wpływa absolutnie na samą papugę. O co tam właściwie chodziło w tej przypowieści, w tej legendzie, w tym micie? Myślę, to chyba nie jest mit. On to opisuje dokładnie w swojej książce, takiej trochę popularyzującej naukę, jedna z pierwszych książek popularnonaukowych, w której podaje przykład papugi latającej po kajucie statku. I rzeczywiście, podobno tak było, że jeżeli tych przechyłów nie ma i statek płynie w miarę równo, bo na przykład nie ma wiatru i morze jest gładkie, no to ruchu takiego może być nawet, taki ruch może być nieodczuwalny w pewnym sensie. No my mamy o wiele lepsze przykłady teraz, bo siedzimy w końcu na kawałku skały, która gdzieś tam leci w kosmosie i leci z dużą prędkością względem Słońca, czy tam względem centrum galaktyki, a w ogóle go nie czujemy, nie spadamy z krzeseł od tego. I papugi sobie mogłyby tutaj latać i by w ogóle nie przeszkadzało im to, że zasuwamy z prędkością kilkudziesięciu tysięcy kilometrów na godzinę. I to zainspirowało Galileusza do sformułowania zasady, która okazała się niezwykle ważna, jeszcze bardziej niż mu się wydawało, dla całej współczesnej fizyki. Zasady, która mówi, że ruch w ogóle jest niewykrywalny pod warunkiem, że odbywa się ze stałą prędkością. I to inspiruje takie pojęcie obserwatora inercjalnego, czyli układu odniesienia, który albo spoczywa, albo porusza się względem innych inercjalnych układów odniesienia ze stałą prędkością. I w takim układzie, niezależnie od tego, jaka jest jego prędkość, prawa fizyki są zawsze takie same. I można sformułować tę zasadę Galileusza w ten sposób, że wszystkie inercjalne układy odniesienia są równe. Żaden nie jest wyróżniony, w związku z tym nie ma czegoś takiego jak ruch w sensie absolutnym. Można poruszać się tylko względem czegoś. Nie można po prostu poruszać się. To nie ma sensu w ogóle. I ta zasada dotyczy wyłącznie ruchów ze stałą prędkością. W momencie, kiedy zaczęły się pojawiać przyspieszenia, no to już wprowadza jakieś zamieszanie i to modyfikuje prawa fizyki. I dlatego właśnie jak autobus zahamuje, albo skręci, albo potrząśnie nim, to właśnie czujemy. Natomiast gdyby te efekty wyeliminować, to ruch ze stałą prędkością jest kompletnie niewykrywalny. I tak są skonstruowane wszystkie prawa fizyki, żeby tę zasadę respektować we współczesnej fizyce, to dotyczy nawet kwantowej teorii pola. Chodzi o to, żeby niezależnie od tego, z jaką prędkością porusza się obserwator, równania określające prawa fizyki były dokładnie takie same. No dobra, i jak to się ma do dylatacji czasu? Czyli tego, że inaczej mierzymy tak naprawdę ten czas, jeżeli postawimy zegar tutaj na Ziemi i będziemy go sobie obserwować, a inaczej będzie on mierzony jeszcze na pokładzie jakiejś rakiety, która gdzieś tam sobie będzie, prawda, śmigała w przestrzeni kosmicznej, przyspieszała, ale z naszej perspektywy, no bo gość siedzący w tej rakiecie na miejscu też dla niego sekunda to będzie sekunda, więc skąd tu się biorą te dziwne takie nieścisłości? No z tej zasady Galileusza, która wydaje się niepozorna, wynika w wiarę prosty sposób fakt, że ruch, tak jak go opisujemy, jest de facto pewnym rodzajem obrotu czasoprzestrzeni, o czym mówiliśmy. I ten obrót czasoprzestrzeni powoduje, że geometria obserwatora poruszającego się jest nieco inna. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład jeżeli taki obserwator poruszający się mierzy odcinek czasu, to dla kogoś, kto spoczywa i dla kogoś, kto się porusza, ten odcinek jest w pewnym sensie obserwowany pod różnymi kątami. I jeden obserwator może stwierdzić, że ten odcinek ma jakąś jedną długość, drugi obserwator, który się porusza, stwierdzi, że ta długość jest inna, tylko dlatego, że patrzymy na czas pod pewnym kątem, bo cała czasoprzestrzeń się obraca. I analogia to jest zupełnie w zasadzie jeden do jeden z taką sytuacją, w której chciałbym sfotografować jakiś przedmiot, fotografując go pod pewnym kątem.
jak patrzę na wprost, widzę, że ten przedmiot ma jakąś długość, ale jeżeli sfotografuję go pod pewnym kątem, on się wydaje krótszy. Mhm. I dokładnie to samo dzieje się z odcinkami czasu mierzonymi przez zegary, dlatego że czas dla obserwatora poruszającego się jest obserwowany pod pewnym kątem i ten kąt obrotu, tak zwanego obrotu hiperbolicznego, mhm, właśnie decyduje o tym, że odcinki czasowe się skracają dla jednych obserwatorów, dla innych nie. I stąd pojęcie czasu używane przez różnych inercjalnych obserwatorów są zupełnie różne. Mhm. Widziałem kiedyś taką dosyć ciekawy wykres, gdzie mieliśmy, prawda, układ współrzędnych. Tu mieliśmy x, gdzie poruszamy się w przestrzeni, natomiast tutaj był czas, nie? I w momencie, kiedy siedzę na tyłku, to poruszam się jakby w czasie po tej właśnie osi. Natomiast jeżeli zacznę poruszać się w przestrzeni, no to ten mój ruch gdzieś tam będzie coraz bardziej się, im większa będzie prędkość, przesuwał gdzieś tutaj. I w ten sposób próbowano tłumaczyć, dlaczego dla fotonu, który ma prędkość światła, ten czas jakby zatrzymuje się w tym momencie i tak dalej. To jest oczywiście jakieś uproszczenie, ale coś w tym jest, czy to nie jest dobry sposób, żeby próbować wytłumaczyć to, dlaczego są te różnice w czasie podczas właśnie poruszania się? To znaczy czas dla fotonu, to pojęcie nie jest najczęściej w ogóle używane w fizyce, albo się i omija, albo zwraca się uwagę, że ma pewne problemy, dlatego że rozważa się układy odniesienia, w których poruszamy się ze stałą prędkością względem innych obserwatorów inercjalnych, pod warunkiem, że te prędkości są albo mniejsze od prędkości światła, co jest takim ortodoksyjnym sformułowaniem, albo większe od prędkości światła, co jest nieortodoksyjne, ale też możliwe do uwzględnienia w teorii względności. Natomiast ruch dokładny z prędkością światła ma pewne patologiczne właściwości, bo dla takiego obserwatora poruszającego się dokładnie z prędkością światła, oś czasu i oś przestrzeni by się na siebie nałożyły. I w takim dziwnym układzie odniesienia dwie osie by się pokrywały, co oznaczałoby, że wymiar czasoprzestrzeni się zredukuje. Będzie jeden mniej wymiar czasoprzestrzeni i przestrzeń się utożsamia z czasem i nie bardzo wiadomo, co to znaczy. Na szczęście to też nie jest żaden duży problem, dlatego że układ z fotonu i tak nie jest fizycznie specjalnie ważny, bo i tak nie można zrobić eksperymentu, w którym myśmy przeszli do takiego układu. Nie ma jak tego zrobić. Więc nie jest taki duży problem, że jest ta patologiczna własność tych układów. Natomiast z tego powodu w teorii względności się nie mówi w ogóle o ruchu z prędkością światła. Jest to niemożliwe. Zresztą co ciekawe, Einstein, który od dzieciństwa zastanawiał się, jakby to było, gdybyśmy się poruszali siedząc na promieniu światła, i to była taka myśl dziecięca, która go zainspirowała do wielu lat rozmyślań i które się skończyły teorią względności. No, sam dowiedział się, że to pytanie, które zadawał, okazuje się, że odpowiedź jest taka, że jest to niemożliwe. Taka ciekawa przypadłość ironiczna. Okej, czyli to jest dość ciekawe, ale nie musimy się tym tak naprawdę przejmować, bo nie ma żadnego sposobu na to, żeby doświadczyć tego, co doświadcza foton. To bardziej jest taki eksperyment myślowy chyba, nie? No tak. Wszystkie realne eksperymenty, które robimy w laboratoriach, odbywają się w układach, które się poruszają z prędkością mniejszą niż prędkość światła. I tak długo, jak się będziemy ograniczać do tych układów, nie będzie jakiejś patologicznej sytuacji tego typu. Dobra, to myślę, że to jest dobry czas, żeby wyjaśnić, czym jest dylatacja czasu, jak to jest odczuwane tak naprawdę przez nas, no bo to nie jest tylko jakaś rzecz, która jest we wzorach, ale ma też wpływ na naszą codzienność tak naprawdę. No chociażby GPS wciąż wspomniany przeze mnie na początku, gdyby nie uwzględniał właśnie tych dziwnych jakichś paradoksów, nazwijmy to, wynikających z dylatacji czasu, no to byśmy nie mogli używać tej technologii. To znaczy, jest kilka różnych dylatacji czasu w teorii względności. W szczególnej teorii względności taki najprostszy efekt polega na tym, że jak zegar czy cokolwiek, co mierzy czas, porusza się ze stałą prędkością, to z perspektywy kogoś, kto spoczywa i patrzy na ten lecący zegar, ten lecący zegar chodzi wolniej. Pod każdym względem wszystkie procesy spowalniają. Więc jeśli na przykład ktoś wsiądzie w rakietę i będzie leciał ze stałą prędkością, to z perspektywy kogoś, kto na tę rakietę patrzy stojąc, stwierdzi, że czas wewnątrz rakiety spowalnia, więc wszystkie procesy, które tam zachodzą, są wolniejsze, ludzie się starzeją wolniej i tak dalej. Żeby było zabawniej, z perspektywy kogoś, kto jest w rakiecie, kto też jest inercjalnym obserwatorem, to ten drugi jest w ruchu, dlatego że został na stacji kosmicznej, ale względem rakiety się porusza. I z kolei względem kogoś, kto jest w rakiecie, według niego czas w rakiecie płynie w normalnym tempie, ale z kolei czas tego obserwatora na stacji kosmicznej jest spowolniony. I wydaje się, że to jest taka symetria, która prowadzi do paradoksu, bo nie może być tak, że jednocześnie twój czas płynie wolniej niż mój i mój czas płynie wolniej niż twój. No i
Dlatego w pierwszym kontakcie teoria względności wydaje się paradoksalna i niemożliwa i często ludzie się na tym gdzieś wywracają. Natomiast jak się temu przyjrzeć uważnie, okazuje się, że nie ma żadnego paradoksu. To nie jest żadna logiczna sprzeczność i ma to ciekawy związek ze względnością jednoczesności, innym ciekawym zjawiskiem, które w teorii względności jest bardzo ważne. Ale o paradoksach będziemy mówić w następnym odcinku, także tam wyjaśnimy to dokładniej. Natomiast no, fakt, to jest dość ciekawe zjawisko, że z naszej perspektywy inaczej ten czas jednak płynie. To często pokazuje się taki eksperyment z zegarem na pokładzie rakiety, gdzie kiedy masz jakiś tam emiter, tak, i lustro, które będzie odbijało jakiś foton, emitujesz foton, on leci sobie do góry, odbija się z twojej perspektywy na pokładzie, przebiega drogę X, która tam jest od tego emitera do zwierciadła i z powrotem. Natomiast obserwując ciebie w ruchu gdzieś tam w przestrzeni kosmicznej, widzisz już, że ta droga się rozkłada i tak naprawdę ten foton przebył dłuższą drogę z naszej perspektywy, niż gdybyś liczył to będąc na pokładzie, nie? Znaczy to wszystko w zasadzie można widzieć na bardzo wiele różnych sposobów. Mhm. To, o czym mówisz, ten sposób patrzenia dla tacy czasu, to jest coś, co wynika z takiej bardzo dziwnej zasady, od której można zacząć, jeśli się chce, ale nie trzeba. Mianowicie zasady, która mówi, że prędkość światła we wszystkich układach inercjalnych jest taka sama. Mhm. To znaczy, jak mam źródło światła i im strzelę światłem jakimś tam, włączę światło po prostu, no będzie się poruszać z prędkością c, to jeżeli ja się względem tego źródła zacznę poruszać, to mimo wszystko, że się poruszam, mimo że się zbliżam albo oddalam tego źródła, względem mnie światło się nadal będzie poruszać z prędkością c, tak jakbym spoczywał. Mogę ruszać do źródła względem mnie i to też nie zmieni w żaden sposób prędkości światła względem nieruchomego obserwatora. I to jest kompletnie inne niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w takiej zwykłej newtonowskiej fizyce, gdzie jak na przykład jadę samochodem i wyrzucę kamień przez okno, to ten kamień będzie względem Ziemi leciał z prędkością samochodu plus prędkość kamienia względem samochodu. W teorii względności tak nie jest ze światłem. Prędkość światła się nie dodaje tak, w taki prosty sposób. I żeby to pogodzić z jakimiś prawami kinematyki, okazuje się, że jedyny sposób, żeby to sensownie zrobić, jest taki, że należy przyjąć, że upływ czasu w różnych układach odniesienia jest różny. Więc ten eksperyment, o którym mówisz, pokazuje, że jako konsekwencja tego, że prędkość świata jest zawsze taka sama, niezależnie od tego, czy się poruszamy względem źródła, czy nie, musi być tak, że czas używany przez różnych inercjalnych obserwatorów płynie w różnym tempie. I chociaż każdy z tych inercjalnych obserwatorów myśli, że jego czas jest tak samo dobry jak każdy inny, i on nie widzi tego efektu w żaden sposób, widzi tylko to, co jest na zewnątrz, i tylko tam są zmiany, dlatego że ktoś się względem niego porusza i on tą dylatację czasu obserwuje. Każdy obserwator uważa, że jego czas jest właściwy, natomiast okazuje się, że pojęcie tego czasu różni się od obserwatora do obserwatora. No nie ma tego ultimatywnego czasu, tego uniwersalnego, tego jednego słusznego, więc dlatego każdy tak naprawdę jest tak samo dobry. Tak się kiedyś wydawało fizykom, że istnieje absolutny czas i on płynie w równomiernym tempie, to jest jakiś taki sposób numerowania chwil kolejnych. Ten obraz świata, ten obraz czasu jest, no już przeszedł do lamusa, to jest tylko i wyłącznie jakiś przesąd. Okej. Mówiłeś, że to jest jeden ze sposobów podejścia do tej dylatacji czasu, czyli jedno ze spojrzeń na to zjawisko. To jakie są inne? Bo ja szczerze mówiąc znam głównie ten. No chodzi o to, że najczęściej wprowadza się teorię względności, zaczyna się takie wykłady od założenia, że prędkość świata jest taka sama w wszystkich układach odniesienia i badanie konsekwencji tego faktu. Natomiast to, co jest mniej znane, to to, że można wyprowadzić równania teorii względności, posługując się wyłącznie zasadą Galileusza, która mówi, że wszystkie inercjalne układy odniesienia są równe i fakt, że światło porusza się z tą samą prędkością, okazuje się konsekwencją tego. Mhm. To już jest logiczna konsekwencja. Nie potrafimy wyprowadzić wartości prędkości światła, tego nie wiadomo skąd się bierze stała C, nie wiadomo dlaczego ma taką wartość, a nie inną. Nie ma absolutnie żadnej teorii, która by to w jakikolwiek sposób wyjaśniała i nie mamy pojęcia, jak się za taką teorię nawet zabrać. Natomiast można pokazać, że musi istnieć pewna stała o nieznanej wartości, która ma tę własność, że jeżeli coś się by z nią poruszało, to prędkość taka będzie taka sama we wszystkich układach odniesienia. I idąc w tę stronę, mamy jakąś stałą C, wiadomo, że ona się nie zmienia i w konsekwencji tego możemy na przykład stwierdzić dylatację czasu jako coś nieuniknionego. Więc sposobów wyprowadzania teorii względności jest bardzo dużo. Okej. To dlaczego te mniejsze prędkości jesteśmy w stanie sumować ze sobą, na przykład tak jak ten nadjeżdżający samochód, jeżeli ja jadę z prędkością 100 km,
a na czoło jedzie mi drugi z prędkością 100, to tak jakbyśmy się spotkali z prędkością 200, nie? No okazuje się, że to nie jest dokładnie 200. Znaczy, dla każdych prędkości to prawo osumowania nie do końca jest poprawne. Tylko, że im większa prędkość, tym mamy większe odstępstwo od tego zwykłego sumowania. I dla małych prędkości, które są dużo mniejsze w porównaniu z prędkością światła, w dobrym przybliżeniu możemy prędkości sumować. I to jest przybliżony opis kinematyki. Natomiast im większa prędkość, im bliższa prędkości światła, tym pojawiają się coraz większe odstępstwa i w konsekwencji, gdy zbliżamy się do prędkości światła, sprawa się robi ekstremalna i prawo sumowania kompletnie przestaje działać. Okej, czyli ten bufor nam się zmniejsza tak naprawdę, który możemy de facto sumować i nagle okazuje się, że ta prędkość jest zawsze stała i taka sama. Tak. To przykład światła jest ekstremalny, natomiast dla wszystkich prędkości, nawet dla prędkości ślimaka, trzeba w zasadzie uwzględniać efekty relatywistyczne, które powodują, że prędkości się nie do końca sumują. No dobra, a przychodzi ci jakiś przykład taki, no bo mówimy tutaj o rzeczy dość takiej, bym powiedział, mocno teoretycznej, nazwijmy to, nie? Wiemy, że używamy tego w GPS-ie, ale czy są jeszcze jakieś inne technologie, gdzie musimy zwracać uwagę na dylatację czasu? No bo wiadomo, jeżeli opracowalibyśmy jakieś loty z prędkościami relatywistycznymi, no to tam miałoby to olbrzymie znaczenie, no bo zresztą o tym za chwilę sobie porozmawiamy, ale czy są już teraz jakieś technologie poza GPS-em, gdzie po prostu musimy brać pod uwagę właśnie te dylatacje czasu? Znaczy jest bardzo wiele eksperymentów, które się robi, które pokazują, albo które da się wyjaśnić tylko w ten sposób. Najbardziej znany przykład to jest to, że w wyniku uderzenia promieniowania kosmicznego w górne warstwy atmosfery tworzą się niestabilne cząstki, które mają bardzo krótki czas życia, na przykład miony, które gdybyśmy taki mion wzięli do ręki, to on się rozpadnie po mikrosekundzie i zamieni się w elektron i coś tam innego jeszcze. Natomiast okazuje się, że ponieważ te miony tworzą się w wyniku uderzenia dużą bardzo energią, to te miony się zaczynają bardzo szybko poruszać w stronę Ziemi. I normalnie byłoby tak, że ten mion nie zdążyłby dolecieć do Ziemi, dlatego by się rozpadł po mikrosekundzie i byśmy go w ogóle nie zobaczyli. A mimo wszystko my te miony obserwujemy. Można zrobić bardzo prosty eksperyment łapiący te miony tu na powierzchni Ziemi. I pytanie, jak to się dzieje, że mimo, że on po mikrosekundzie już powinien się rozpaść, to jakoś dotarł do nas i ciągle jest. I dzieje się tak dlatego, że w wyniku ruchu z dużą prędkością czas takiego mionu, wewnętrznego zegara takiego mionu spowalnia i nawet kwantowe rozpady tego mionu, które wydają się kompletnie nieprzewidywalne i spontaniczne, też spowalniają. Więc nawet procesy kwantowe spowalniają dokładnie w ten sam sposób, w jaki spowalniają wszystkie inne zegary. I dlatego ten mion wydłuża się jego czas życia, może do nas dotrzeć i ciągle w stanie nie zaburzony. Czyli nie bylibyśmy nawet ich świadomi, gdyby nie właśnie te efekty działania w teorii względności fizycznej. Nie tyle byśmy nie byli świadomi, to po prostu by nas do nie dotarły, bo po drodze by się rozpadły i by się zamieniły w coś innego. Więc fakt, że obserwujemy miony na powierzchni Ziemi, które powstają bardzo wysoko w atmosferze, świadczy o tym, że coś spowalnia ich rozpad. I tym czymś jest po prostu ich prędkość. Okej, to skoro już przy prędkości jesteśmy, to z tego co rozumiem są dwa sposoby powstawania dylatacji czasu. Czyli z jednej strony możemy albo bardzo szybko poruszać się, im bliżej prędkości C się znajdziemy, tym ta dylatacja będzie większa, ale też mamy do czynienia z dylatacją czasu przy bardzo silnych źródłach grawitacji, czarnych dziurach, jakichś bardzo masywnych gwiazdach i tak dalej, i tak dalej. Czy to są jakieś dwie różne dylatacje czasu, czy w jaki sposób one są ze sobą, to? One są ze sobą powiązane, to znaczy to nie jest tak, że są zupełnie różne i można grawitacyjną dylatację czasu wyprowadzić jako pewnego rodzaju konsekwencje tej kinematycznej dylatacji czasu ze szczególnej tej względności. To wymaga kilku sprytnych posunięć, żeby to zrobić, więc w zasadzie nie jest to takie bezpośrednio oczywiste, natomiast jest to możliwe. Natomiast w związku z tym na przykład jest tak, że jak mamy satelitę, który lata wysoko nad Ziemią, to po pierwsze jego czas spowalnia, bo ten satelita się porusza dosyć szybko, a po drugie przyspiesza, dlatego że jest daleko od pola grawitacyjnego, bo im bliżej pola grawitacyjnego, tym czas bardziej spowalnia. Więc mamy tutaj dwa przeciwstawne efekty i w systemach GPS, które się projektuje, trzeba uwzględnić jedno i drugie. Trzeba uwzględniać zarówno to, że satelity, które komunikują się z Ziemią, są wysoko i w związku z tym tam jest słabe pole grawitacyjne i czas płynie trochę szybciej, ale ponieważ prędkość satelity jest duża, to z tego powodu czas płynie trochę wolniej i te dwa efekty się do pewnego stopnia znoszą. Okej, ale czy to sama grawitacja, nie wiem, oczywiście nie wiemy do końca na razie, czym jest grawitacja,
załóżmy, że jakieś tam oddziaływanie grawitonów i tak dalej na to może wpływać, czy wynika to z tego, że na przykład zbliżając się do czarnej dziury, po prostu ten nasza prędkość zaczyna rosnąć bardzo mocno i de facto znów chodzi o prędkość? Nie, to nie ma z tym nic wspólnego. Raczej bym powiedział, że to jest tak, że wpływ pola grawitacyjnego na nas teraz jest nieodróżnialny, przynajmniej w ogólnej teorii względności, jest nieodróżnialny od wpływu przyspieszenia. Mhm. Czyli gdybyśmy na przykład teraz wyłączyli pole grawitacyjne w tym pomieszczeniu i włączyli silniki rakietowe, które są pod nami i nas pchałyby w górę, to ponieważ w tym studiu nie ma okien, nie bylibyśmy w stanie stwierdzić, czy się poruszamy z przyspieszeniem, czy po prostu jesteśmy w polu grawitacyjnym. A ponieważ ruch z coraz większą prędkością powoduje coraz większe spowolnienie czasu, to podobnego efektu się należy spodziewać w polu grawitacyjnym. Okay. Więc jak ktoś patrzyłby na rakietę, która coraz bardziej przyspiesza, to stwierdzi, że czas tej rakiecie spowalnia. I podobnie jak ktoś patrzy na innego gościa, który jest w polu grawitacyjnym, stwierdzi, że ten w polu grawitacyjnym też podlega dylatacji czasu jakiegoś innego rodzaju. I ten inny rodzaj to jest właśnie grawitacyjna dylatacja czasu. Okay, czyli poprzez zasadę równoważności, która łączy ruch z przyspieszeniem z grawitacją, można te rzeczy ze sobą powiązać. Okay, rozumiem. Czyli tak naprawdę chodzi o ruch. To ruch generuje dylatację czasu. A to, że po prostu grawitacja jest nieodróżnialna tak naprawdę od tego właśnie ruchu, o czym tutaj mówisz, sprawia, że i tutaj w tym aspekcie się pojawia. Tak, to jest właśnie ten dosyć głęboki związek, który się pojawia w momencie, kiedy przyjmiemy tę zasadę, że grawitacja jest nieodróżnialna od ruchu z przyspieszeniem. Rozumiem. Czyli na podobnej zasadzie chyba działa też to, że z jednej strony doświadczamy dylatacji czasu, skrócenia na przykład tego czasu, bo gdybyśmy lecieli z prędkością bliską prędkości światła, w jakiś sposób zebrali tyle energii, żeby rozpędzić naszą rakietę do takich prędkości, to nawet biorąc pod uwagę, że z perspektywy obserwatora na Ziemi promień światła z Ziemi do Proximy Centauri leciałby te 4 tam z kawałkiem roku, no bo tyle lat świetlnych jest oddalony, to znowuż ludzie na pokładzie rakiety lecącej z prędkością bliską prędkości C dolecieliby tam raptem w kilkanaście lat, zdaje się chyba, tak? No, gdyby poruszali się z prędkością bliską prędkości światła, to mógłby tam dolecieć nawet w ułamku sekundy. No dokładnie. No tak, bo to w zależności od tego, ile tych dziewiątek po przecinku tam sobie dorzucimy. Teraz jest pytanie, jak to się dzieje, że goście w rakiecie, no którzy lecą z dużą prędkością, z naszej perspektywy ich czas spowalnia i my rozumiemy, dlaczego oni do końca, dlaczego oni są w stanie dotrzeć z ich punktu widzenia wcześniej, ale jak to się dzieje z ich punktu widzenia? No o to właśnie chodzi, bo to jest dosyć niezwykłe w tym momencie, nie? I to jest drugi taki pozorny paradoks teorii względności. Jak to się dzieje, że ktoś, kto się porusza bardzo szybko, nie odczuwając dylatacji czasu, ale lecąc A do B, mimo wszystko stwierdzi, że ta podróż zajmie tylko ułamek sekundy, zamiast wielu milionów lat. I odpowiedź jest taka, że oprócz dylatacji czasu w teorii względności jest jeszcze drugi efekt, który nazywa się skróceniem Lorentza. Mhm. I tak jak odcinki czasu się skracają, bo w wyniku ruchu patrzymy na czas pod pewnym kątem, w wyniku obrotu czasoprzestrzeni, co jest po prostu ruchem, dokładnie to samo dotyczy przestrzeni. I efekt jest analogiczny. Poruszając się z dużą prędkością albo patrząc na poruszający się obiekt, używamy innego pojęcia przestrzeni niż obserwator związany z tym obiektem. I według nas przestrzeń poruszającego się układu odniesienia też jest obrócona w taki sposób, że wydaje nam się, że odcinki przestrzenne się skracają w kierunku ruchu. Okay. I teraz okazuje się zresztą, że obydwa te efekty zachodzą dokładnie w tej samej skali. To znaczy, jeżeli czas spowalnia 5 razy, jeżeli zegar się porusza bardzo szybko, to również ten zegar się 5 razy skraca w kierunku ruchu, czyli jego przestrzeń się skraca z naszej perspektywy o ten sam czynnik. I dlaczego to ma znaczenie? Dlatego, że jeżeli teraz mamy rakietę, która leci z Ziemi do Alfa Centauri i dylatacja czasu spowoduje, że według nas ta rakieta doleci tam w taki sposób, że zegar na tej rakiecie odmierzy tylko kilka sekund, to z perspektywy rakiety zegar chodzi w zupełnie normalnym tempie, ale wszystko inne się przesuwa, łącznie z Ziemią i tą Alfa Centauri, i odległość między Ziemią a Alfa Centauri się skróci. Mhm. I skróci się dokładnie ten sam czynnik. Dlatego z perspektywy gości w rakiecie czas płynie normalnie, ale przestrzeń dookoła się skraca i ta droga, którą trzeba przebyć, jest o tyle samo krótsza. Mhm. I efekt jest dokładnie taki sam, że czas podróży skróci się o ten czynnik 5, powiedzmy, czy ileś tam, niezależnie od tego, kto jest obserwatorem. Czy to patrzymy na sytuację z perspektywy rakiety, czy z perspektywy gościa, który stoi na Ziemi, na to wszystko patrzy. Mhm. Zegar wskazujący czas podróży umieszczony na rakiecie wskaże czas o tyle samo krótszy w każdym z tych układów odniesienia. Podejrzanie podobne, nie? Że to jest dokładnie taki sam, że tak powiem, czynnik, skraca się zarówno tutaj czas, jak i zmienia się ta przestrzeń do przebycia.
Czy wynika to z tego, że tak naprawdę jest po prostu jedno i to samo w jakiś sposób? No wynika to z tego, że ruch, który jest obrotem czasoprzestrzeni, obraca oś czasu i oś przestrzeni o ten sam kąt. Mhm. I dzięki temu cała teoria jest wewnętrznie spójna. Nie ma tu jakichś logicznych sprzeczności. Gdybyśmy mieli efekt czasu i przestrzeni w nieco innych proporcjach, gdyby te efekty były nieco różne dla czasu i przestrzeni, to musiałoby wyróżnić pewien układ odniesienia. Mhm. I to by było sprzeczne z zasadą zdolności Galileusza. Ale ponieważ zakładamy, że wszystkie układy inercjalne są równe, to wymusza na nas, żeby tych paradoksów tego typu nie było. I dlatego jedyne wyjście jest właśnie takie, że czas i przestrzeń obracają się o ten sam kąt i cała ta operacja ruchu jest po prostu obrotem czasoprzestrzeni jako całości. Okej, dobra. To teraz możemy odpowiedzieć, to jest idealne miejsce na to, na pytanie, które pojawiło się wielokrotnie pod naszym pierwszym odcinkiem o obrocie czasoprzestrzeni, żeby też wyjaśnić troszeczkę sam ten obrót dodatkowo, bo tam pytali ludzie o to, czy jeżeli jeden obserwator gdzieś tam porusza się w jedną stronę, drugi porusza się gdzieś tam w inną stronę i tak dalej, każdy z nich podczas tego przyspieszenia obraca tę czasoprzestrzeń, to czy ta czasoprzestrzeń obraca się we wszystkie strony naraz i tak dalej? No to nie jest tak jak w przypadku czarnej dziury, gdzie po prostu ciągnie czasoprzestrzeń i faktycznie zakrzywia ją i tak dalej. Tutaj raczej chodzi o matematyczny obrót z tego, co rozumiem, tak? No matematyczny obrót, ale to efekty tego obrotu są takie same, jakbyśmy po prostu obrócili ten obiekt jako całość. To nie ma znaczenia, czy to ja się obracam jako obserwator, czy obiekt się obraca. Prawda? Jakbym na przykład ciebie na tym krześle obrócił, efekt będzie taki sam, jakbym sam się obrócił w przeciwną stronę. Więc to jest kwestia nieodróżnialna. Natomiast ciekawe, że w ogóle z matematycznego punktu widzenia obrót ma ciekawe właściwości większej liczby wymiarów. Na płaszczyźnie, jak mamy obrót płaszczyzny, to obracamy jakąś płaszczyznę wokół punktu. Jak mamy trójwymiarową przestrzeń, to możemy tą przestrzeń obrócić wokół prostej, wokół jakiejś osi. Teraz pytanie, wokół czego obracamy w czterech wymiarach czasoprzestrzeń? I z kolei, ponieważ w dwóch wymiarach był obrót wokół punktu, w trzech wymiarach jest to obrót wokół prostej, to w czterech wymiarach to będzie obrót wokół płaszczyzny. Cokolwiek by to znaczyło, obrócić coś wokół płaszczyzny. Z kolei w pięciu wymiarach byśmy mieli obrót wokół objętości i tak dalej. Więc z matematycznego punktu widzenia ten obiekt, wokół którego obracamy się, coraz bardziej puchnie, jego wymiar coraz bardziej puchnie, więc lepiej jest mówić nie tyle o obrocie wokół czegoś, co o obrocie w płaszczyźnie. Dlatego, że każdy obrót zachowuje pewną płaszczyznę, nie zmienia pewnej płaszczyzny. Na przykład jak obracam się w dwuwymiarową płaszczyznę, to cała ta płaszczyzna zostanie taka sama. Przesuną się punkty, ale cała ta płaszczyzna nie ulegnie zmianie. I tak samo obrót większej liczby wymiarów w płaszczyźnie jakiejś tam jest dobrze określoną operacją. I z kolei jak poruszam się w jakimś kierunku, na przykład z dłuższości x czy dłuższości y, to obrót, o którym mówię, zachodzi w płaszczyźnie zawierającej ten kierunek ruchu, to jest jeden wymiar, i drugi wymiar, którym jest czas. Dwa kierunki zawsze mi zadają pewną płaszczyznę i jeżeli poruszam się w kierunku x, to obraca się czasoprzestrzeń w płaszczyźnie zawierającej właśnie tą oś x i oś czasu. Jak mi się poruszał wzdłuż osi y, to obrót będzie w płaszczyźnie zawierającej y i czas. Więc ruch jest pewnego rodzaju obrotem, tak zwanym obrotem hiperbolicznym czasoprzestrzeni w płaszczyźnie zawierającej kierunek ruchu oraz czas. No właśnie, natomiast mówię, żeby tego sobie nie wyobrażać chyba do końca w ten sposób, że łapiemy całą naszą, że tak powiem, płachtę czasoprzestrzeni, która jest w całym wszechświecie i ją wyginamy i po prostu ruszamy nią podobnie jak na przykład dwie czarne dziury, które obracają się wokół siebie. Ale nie, bo to nie, chyba nie działa jest, trochę na innej zasadzie, nie? Nie jest to, nie ma w tym nic złego. Taki obrót całości, on nie skręca tej czasoprzestrzeni, tam nie ma jakiejś dystorsji, tam nie ma jakiejś nie pojawiają się jakieś turbulencje czy jakieś zawirowania. Obracamy w całość jako całość i relacje między punktami odległości podlegają zwykłemu obrotowi. To nie powoduje wykrzywienia tej czasoprzestrzeni. No właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo część ludzi chyba wyobraziła sobie to, jakby byli wielkimi, masywnymi, czarnymi dziurami, które zaginają po prostu ze czasoprzestrzeń, a to nie do końca o to chodzi. Znaczy, to jest sytuacja taka, że żeby się zacząć poruszać z jakąś prędkością, trzeba się rozpędzić. Czyli jak na przykład na początku spoczywam, a po jakimś czasie lecę ze stałą prędkością, to musi być okres przyspieszania. I podczas tego przyspieszania rzeczywiście obserwator, który przyspiesza, nie jest obserwatorem inercjalnym. I tam właściwości czasoprzestrzeni w takim nieinercjalnym układzie odniesienia chwilowym są trochę bardziej skomplikowane. I tam rzeczywiście są jakieś wykrzywienia. Natomiast w momencie, jak już wyłączę silniki i lecę ze stałą prędkością, to czasoprzestrzeń tego obserwatora, który leci ze stałą prędkością, jest obrócona o pewien stały kąt, czy obrócona w płaszczyźnie o pewien kąt, względem tego
początkowego układu odniesienia, w którym rakieta spoczywała. Więc można o tym myśleć jako o obrocie całej tej czasoprzestrzeni, tak jak jakiejś takiej płachcie, o której mówiłeś. I ten obrót to jest obrót, który jest obrotem pomiędzy dwoma punktami widzenia. Tym, który na początku spoczywał i tym, który po jakimś czasie raci z całą prędkością. Faza przyspieszania oczywiście jest problematyczna i tam sprawy się komplikują, natomiast jeśli popatrzymy na relacje między tymi obserwacjami dwóch gości, którzy są względem siebie w ruchu ze stałą prędkością, to jest taki zwykły obrót całej tej płachty. Okej. Czyli no to jak, że tak powiem, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia de facto w tym przypadku, od niczego innego. No dobra, dzisiaj już powiedzieliśmy całkiem sporo na temat tego, czym jest dilatacja czasu, dlaczego związana jest z obrotem czasoprzestrzeni, ale czy coś jeszcze wynika z tego obrotu? Czy jakieś jeszcze własności możemy tutaj zauważyć? No najprostszą rzeczą, która jest konsekwencją faktu, że ruch jest pewnego rodzaju obrotem czasoprzestrzeni, jest to, że nie tylko to, że odcinki czasu, odcinki przestrzeni się skracają, bo patrzymy na nie pod pewnym kątem, ale fakt, że w ogóle płaszczyzna czy oś czasu się obraca. A to z kolei oznacza, że pojęcie teraz, pojęcie równoczesności zaczyna być względne. Otóż nam wydaje się, że jak dwa zdarzenia zachodzą jednocześnie w dwóch różnych miejscach, to jest coś, co jest faktem obiektywnym. Na przykład, nie wiem, upuszczę dwa ciała i jednocześnie spadną na ziemię w tej samej chwili, w dwóch różnych miejscach. Okazuje się, że ponieważ dla obserwatora, który się porusza, oś przestrzeni, oś czasu są pochylone, to te dwa zdarzenia, uderzenia dwóch różnych przedmiotów spadających na ziemię, przestaną być równoczesne. Dla kogoś, kto się porusza ze stałą prędkością, najpierw upadnie jedno ciało, a potem upadnie drugie ciało. I teraz pytanie, kto z tych dwóch obserwatorów ma rację, czy te dwa zdarzenia są równoczesne, czy nie są, jest do pewnego stopnia pozbawione sensu. Dlatego, że jak na przykład, nie wiem, wezmę linijkę, która ma dwa końce i zapytam się, czy te dwa końce są równoodległe, to pytanie jest bez sensu, dlatego, że nie powiedziałem równoległe od czego. Dokładnie. Na przykład dwa końce mogą być równoodległe od mojego prawego oka, ale od twojego już nie będą równoodległe, bo ty patrzysz na tą linijkę pod pewnym kątem. I jeżeli ja tą linijkę obrócę i spojrzę na nią pod innym kątem, to dwa końce przestaną być równoodległe. W związku z tym pytanie, czy dwa końce linijki są równoodległe, czy nie, jest bez sensu. To jest kwestia względna. Trzeba powiedzieć względem kogo. I dokładnie to samo jest z równoczesnością. Pytanie, czy dwa zdarzenia są równoczesne, czy nie, jest tak samo bezsensowne, jak pytanie o linijkę, dlatego, że trzeba powiedzieć równoczesne według którego obserwatora. I dla jednego obserwatora dwa ciała mogą spaść na ziemię równocześnie i to będą dwa równoczesne zdarzenia, ale dla kogoś, kto się porusza z tą prędkością, dla którego czasoprzestrzeń jest obrócona, te dwa zdarzenia nie będą równoczesne. I stąd pojęcie równoczesności zaczyna być względne i pojęcie teraz zaczyna być względne i pytanie, co się teraz dzieje gdzieś daleko stąd, wymaga stwierdzenia, kto jest obserwatorem. Względem czego? Tak, względem którego obserwatora. Czyli to już właściwie na nic nie można polegać. Teraz nie istnieje przyszłość, przeszłość, zdarzenia, które się wydarzają. Znaczy, nie tyle straszne. W tym sformułowaniu na razie widać tylko tyle, że pojęcie teraz jest względne. Czyli można je zdefiniować dla jednego obserwatora, w szczególnej tej względności przynajmniej. Można je zdefiniować dla innego obserwatora, ale to będą różne pojęcia. To, co dany obserwator nazwie teraźniejszością, to nie jest to samo, co ktoś inny, kto się porusza z tą prędkością, nazwie teraźniejszością. Idealne wytłumaczenie, jak ktoś się do roboty spóźni, nie? Szefie, ale zaraz, względem kogo? No tak, tak. Jest dużo ciekawych efektów, które tu się jeszcze pojawiają, zaczynają być względy. Na przykład jak się poruszam ze stałą prędkością, to kolory, które widzę, się zmieniają wszystkich przedmiotów. Można na przykład mówić, że przejechałem na czerwonym świetle, bo mi się wydawało zielone. Dokładnie. Dokładnie tak. Także to o tym będziemy jeszcze mówić pewnie za jakiś czas. Tak, zresztą już wspominaliśmy, pokazywaliśmy nawet taką grę MIT, która pokazywała na przykład ten efekt Dopplera i te wszystkie inne efekty, które tam się wydarzały, więc jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to polecam Wam pierwszy odcinek tej naszej serii o obrocie właśnie czasoprzestrzeni i tam możecie sobie to zobaczyć. I to, co jest bardzo ważne, to te dwie książki. Jedna właściwie o teorii kwantowej. Tutaj mocno mówisz o tym, czym jest fizyka kwantowa. I tak jak to mówisz, na jabłkach, tak pokazujesz. No to jest książka i o teorii względności, i o teorii kwantowej, i o jej związkach między nimi. Dokładnie. A tutaj mamy już taką, i tutaj tak jak właśnie powiedziałem, na jabłkach, czyli nawet jeżeli nie znacie matematyki, to możecie sobie śmiało przeczytać tę książkę. Ja ją przeczytałem i naprawdę powiem Wam szczerze, że jasno pokazuje, jak to wszystko działa, na tyle, na ile można to przybliżyć, bez wzorów. A tutaj z takimi też nie jakimiś super rozbudowanymi, ale
prostymi, znaczy prostymi, no relatywnie, tak, jeżeli już mówimy. No to jest trochę bardziej ambitny kurs, szczególny tryb względności, gdzie już przy użyciu takich prostych wzorów, powiedzmy, ze szkoły średniej. Otóż to. Staram się mówić o teorii względności od samego początku po kolei. Tak prosto, jak się da. Dokładnie. Także jeżeli coś tam matmy ogarniacie, to tę pozycję Wam też polecam. Możecie się bardziej wgryźć i to samo możecie zrobić z naszą serią, bo my tutaj mówimy trochę jak w tej książce, czyli staramy się te jabłka tutaj zaprząc, żaby, krasnoludki i inne dziwne byty, żeby wytłumaczyć Wam, czym teoria względności jest. Natomiast Andrzej ma swój kanał, link do niego znajdziecie też w opisie tego filmu i tam możecie sobie podejść do tego w ten sposób, czyli zrozumieć też ten prosty, na tyle ile się da, matematyczny sposób, jak teoria względności działa. No dobra, dzięki za kolejne spotkanie i w następnym porozmawiamy sobie o paradoksach, które wynikają. Już trochę zaczęliśmy o nich tutaj dzisiaj mówić, a rozprawimy się z nimi dużo bardziej dokładnie w kolejnym odcinku. Dzięki.